Cześć YouTube, jestem Świadomski, witam was serdecznie w typowym odcinku na tym kanale, bo dzisiaj prześlę mojego pika 8+ do wyboru. Przeporam taki składzie Kajtora, Koatesa, Rebicia, czekoga? Szwaba, Boże, Jordiego Nikone, Vasquesa, Moratę i Pepe. Przepalam Rebicie, Coatesa, Morata, bo po prostu są duplikacje i po prostu go używam tutaj po prostu. I Vasquesa po prostu dodałem jako ten szósty, bo nie miałem wrogu składowego od innego, więc po prostu tak to wyszło. Na Świadomskiej jestem po górę, z Big Zwanem lecimy po 200, na 200 szkuję ogromny special. No, do jeszcze nie rozegrałem. Mówi się tak, że rekompensatą za to będą nagrody za squad battles, bo drafta usunął mi drafta, bo zagrałem w meczu kolejnego mecza drafta, no i mi wywalił z odpokajana, bo ja przesłałem tutaj na napadzie. Tak, swój skład pewnie. Tutaj mam pod League Fra, no i tutaj skład pod Rulep. Czemu pod Rulep? Ja wam pokazuję, czemu mam skład pod Rulep, to poczekajcie, to po prostu wam pokażę potem. Pika mam tutaj. O, muszę o trzy kartach mówię. Ja tutaj jestem piłkarza. Co będzie, to będzie. Po prostu chcę coś trafić fajnego. No, Richarlison to będzie, no bo będzie walka o skład z Richarlisonem, a z tym. A z. Tym. A z. Boże. Żerusem, co nie? Jak dajcie mi to cięcie, ja wam pokażę, co trafiłem dzisiaj jeszcze. Poczekaj chwilę. Dzisiejszym trafem jest ten oto zawodnik Darwin Machis, to jest ten paczek, to jest ten z paczki pierwszy właściciel niewymienny, co nie? To jest ten, to jest właśnie ten zawodnik, który trafiłem z paczki, gwarantowany zawodnik Rule Breaker, czyli buntownik. No i na razie rozegrał u mnie jedno spotkanie, dwie bramki, no. No gdybym miał lepsze tempo, to bym pewnie też się nim grał, ale bez jako tempo tak średnio. Drugim zawodnikiem będzie, uwaga, uwaga. Drugim zawodnikiem jest to Kieran Tierney, trafiony z Powrót Party Baga, nie wiem jak to się, no nie, to się w ogóle wymawia. No to jest ten pik, Powrót Przyszłych Gwiazd, coś takiego. Tierney 86 overalla. No powiem wam kartę, jak słabo, że masz 3 na 3, znaczy to byłoby zdecydowanie lepsza karta. Zakładnie 4 mecze, 0, no wszystko 0, po prostu jest lewa obrońca, po prostu w części strzelam Sterlingiem po prostu i tyle. I jeszcze mam pokażę, że miał najczęściej strzelaną kartę. Więc jeszcze poczekajcie chwilę. A jeszcze mam zawodnika, już wam mówię, poczekajcie. Tu. Jeszcze tego. Mam Mateusa Nuneza za jakaś tam zadanka po prostu i tyle. I jest słaby ogólnie. No i moim najlepszym strzelcem jest ten Werner ze stylem kończący. Jak to się nazywa? Styl gry kończący. I tak to, tak te statystyki wyglądają. Na zawodnika? Bo jest skupiony, z czym masz właśnie siedzieć, co nie? I u mnie ma 37 meczy, 39 bramek, 15 asyst na rzutą kartę, no więc totalny kozak. Czemu 3 na 4, a napadał mi gra, jakby miał 5 na 5. No dobra, to było na tyle. Zobaczcie sobika. No i co? Trzymajcie się i siema.